Stolik przyjechał, szklany, ogrodowy. Już ja go sprawdziłem, dlatego wypakowane wszystko. Tylko chcę wam pokazać, jaki taki popularny na Allegro, na Ale Drogo. Nie jest jakiś wybitnie mocny. Stół ogrodowy 140x80. Bo nawet nie ma przy czym kawę wypić na zewnątrz. Taki z miejscem na parasolkę przyjechał pocztą i przeżył. Czujecie motyw? Coś niesamowitego. O. Tu. Mówię, nie jest jakiś wybitny, bo ta ramka tutaj jest cienka, się nawet wysuwa z tego szkła. Ale się jakoś trzyma kupy. Jak nikt po tym skakać nie będzie, to wytrzyma. Żona ostatnio, o tam leży, taki składany, turystyczny, malutki, kupiła. A ja w końcu się wkurzyłem i zamówiłem taki. Mógłbym coś z desek zbić, ale wiecie, jak to warunki pogodowe na to działają. Ciekawe tylko, czy ta ramka i ten stelaż nie będzie drzewieć od wody. To mnie najbardziej ciekawi. Kiedyś chciałem, ale to wiecie, jak to jest z tymi pieniędzmi, nikt ich nie ma. Tego też nie miałem kupywać zresztą. Kiedyś chciałem taki cały metalowy, a tutaj z taką siatką metalową. Tak jakby. Bo był to dosyć solidny. Widziałem taki w Castoramie kiedyś, ale był piekielnie drogi. Nie pamiętam ile, bo to było chyba jeszcze zanim remont zacząłem. No, więc będę miał zabawę w składanie, ale nie wiem, czy to dzisiaj będę robił. Instrukcja składania jest tak obszerna, że dobrze, że ja dużo rzeczy składam, to prawie instrukcji nie potrzebuję. Więc bawię się w składanie. Czynię to, o czym mówiłem, czyli składam tą cholerę. Zakładam takie gumki, przynajmniej tak jest pokazane. Oczywiście takie te nogi masywne, żebym powyginał to w rękach. Ale nie ma tragedii, wam powiem. Widziałem gorsze rzeczy. Spłaszczone idzie tu. Po moim zdaniem tu powinno być to jeszcze skręcane. No ale to jest moje zdanie. Oto takie trochę. Zakończenia nóżek są, powiedzmy, prawie na ostro. Nie ma tu jakichś szerokich stópek, więc podłoże musi być stabilne. Będzie oczko odskocznia od remontu. Czyli o, to idzie gdzieś tu. To się oczywiście rusza na wszystkie strony. No jeszcze, żeby chciało to tu wejść. O, udało się. Nie wiem, czy ta dziura w tym szkle jest po środku, ale powinna być. To chyba to też ma iść po środku. I mam nadzieję, że to są te elementy, które powinny iść pierwsze. Tak mi się wydaje, bo to chyba trzyma wszystko. No, to już mamy zarys stolika. Jest. Dobra, według numeracji B1 jest niżej, B2 jest wyżej, czyli to jest B2, bo nie ma tutaj takiego kwadracika na parasolkę. Gdzieś tu widziałem, pokazana była śrubka. Aha, czyli idzie bez podkładki i śrubki do środka. Czyli podejrzewam, że coś takiego. Tu śruba. No. O. Podkładka i nakrętka zamokontrująca. Trzeba załapać, żebyś nigdzie nie poszło sobie.
Zacznę sobie od narożników. Trzeba trafić w dziurę. Tu moim zdaniem powinny być jakieś gumki. Mógłbym to sam zrobić, albo jakiś silikon. Może się mylę, może nie potrzeba. Ale jeżeli coś tu będzie się ruszało, to w tym miejscu farba się wytrze. Można sobie dołożyć jakąś dętkę od roweru. No, spawki widać. No, duby nie urywa, no, ale nie oczekujmy cudów w dzisiejszych czasach. No właśnie, w dzisiejszych czasach za ile? No, nie pamiętam. Te śrubki chyba nie są już najdłuższe. Nie, nie są. Dobra, żeby was nie zanudzić. A tu idzie drugie takie same wyżej, tylko z tym kwadracikiem. Tak więc instrukcja uboga, ale jeżeli ktoś ma pojęcie o takich rzeczach, o składaniu mebli na przykład, a po innych pierdół, to nie będzie miał problemu nawet z tak ubogą instrukcją. No. No właśnie, to jest ten kolejny element. O, widać spawkę zeszlifowaną. Nie do końca. No ale co zrobić? A, i te wszystkie elementy, co tu trzymam, te, co były w tych woreczkach, latały w tym kartonie luźno po tym, w tej części tutaj kartona. Nie było to niczym więcej zabezpieczone, tylko w tych foliówkach, więc było takie wrażenie, jak wziąłem ten karton, to jakby ta szyba była w kawałkach, a to po prostu te elementy latały tutaj w środku na wszystkie strony. No. Zaraz sam to porysuję całe. No i skręcam tak jak to, ten niżej. Góra, nie dali nic w zapasie. No wyliczone co to jednej sztuki, no. Ale szybko się składa, wam powiem. Praktycznie całość składania macie prawie nagrane. Więcej jest będzie nagrane niż nie nagrane czasu składania. Chyba nie będzie tak źle, wam powiem. Moje ulubione klucze, które dają w zestawie. Nie wiem, czy jest sens tego używać. Zaraz skoczę po swoje. Aczkolwiek zobaczymy, co są warte, czy ta jatę tym faktycznie to skręcić. Nie wiem, czy to nie powinno na czymś stabilniejszym chyba, ale chyba nie. Kątów to chyba tu nie trzeba łapać. Na razie nie to kręcam na gotowo, tylko to ciągam. Dobra, to ciągnę i wracam. Przy okazji sprawdziłem, ile kosztował. To nie był taki tani strasznie znowu. 319 zł. No ale w cenie jest na pewno wliczony transport. Ponieważ jak macie smarta, to transport jest w cenie stolika. A to jest jednak, powiedzmy, że gabaryt. Więc tam swoje jest wliczone. Na pewno cena. 140 na 80. Wysokość? Nie pamiętam. Ja znalazłem, wchodząc w portal aukcyjny, ale drogo, wiadomo o jaki chodzi,
Pewnie na innym też można było znaleźć. Wiem, że na innym nieraz jest taniej. O parę złotych. Bo jednak Allegro tam bierze dosyć całkowitą prowizję. Przez to, że jest tak popularne od tych sprzedających. Za sprzedaż tych materiałów. I oczywiście wszystko wliczone w cenę, nie? Weszłem na dział ogrodowy, meble ogrodowe. Klikłem od popularnych rzeczy, sprawdzić co ludzie kupują. No i zobaczyłem, że kupują taki stolik. No i widzę, zaraz dostanę z tym kluczykiem. Ale na razie daję radę, wam powiem. Ciężko trochę tutaj wycyklować, żeby akurat się trzymał po środku nakrętki. Z drugiej strony może i dobrze, bo przynajmniej jak są gówniane narzędzia do skręcania, to nie pościskacie tego za mocno. Tak, żeby zgięła się ta rurka. Zresztą to i tak trzeba z wyczuciem chyba kręcić. Szybciej wam się imbus obróci. A bo tu wam na tym pięknym kluczyku z blachy. No. Zwracam honor, to ty, no nawet stabilne jest. To ja se powolutku to kręcam. Po dwa. Nie wiem, czy tu dwa obroty zrobię, ale po jednym to kręcę i bo ja widzę, że to już mu starczy. Ale na pewno się jeszcze poluźni i będzie trzeba później kiedyś to kręcić. Przestawię, są jeszcze zatyczki. Takie plastikowe. Tylko jest ten problem, że tutaj jest blaszka. I tu te zatyczki pasują. A tu po skręceniu takim z wyczuciem one już nie chcą się za bardzo trzymać, bo śrubka odpycha. Więc albo trzeba śrubkę upierdzielić jakąś szlifierką, a najlepiej to jeszcze włożyć na silikon, bo to wam może się zgubić. Tu jeszcze na dole się trzyma, dlatego się zastanawiałem, czy przypadkiem nie są cztery śrubki trochę krótsze. Ale chyba nie były. Chociaż tutaj na jedną mi pasuje akurat. Tu nie pasuje. Tu. Ledwo łapie i tu też ledwo. To je nawet nie zakładam, bo spadną. Trzeba je wkleić. A i w komplecie jeszcze satyczka plastikowa. Oczywiście ja sam się śrubkami leżała, porysowana. Żadnej folii nie ma, jak ktoś się czepia szczegółów. No i obracamy. Patrzymy, czy to będzie stało. W ogóle czytam, jak to obrudzić samemu. Najważniejsze jest to, żeby szyba mi nie wypadła. Ale nie będzie chyba źle. Nie wiem, czy to by pomysł, że ja jego stawiam, żeby mi jego stąd nie smukło. Wam powiem, wygląda dobrze. Można powiedzieć, że wygląda lepiej niż myślałem, że będzie wyglądał. Jeżeli to nie będzie za szybko rdzewieć, to już w ogóle będzie zarąbiście. Tylko żeby to. Tylko tyle, że musi to stać, pajcie, na stabilnym gruncie. Niestety na piasku tego nie postawię. Sam stolik może stać. Gorzej z krzesłami jakimiś. Dobra, a to pasuje w ogóle? Po co w ogóle dają tą zatyczkę? Przecież i tak tutaj nikt na tym stawiać nic nie będzie. W miejscu. No. Za odwtórzania to pęknie mi to szkło.
chyba nic się nie poleci, jak mówicie. Chociaż na widoku stoi, jeszcze ktoś mi przyjdzie i jego zabierze. Dobra, koniec tego na dzisiaj. Ja to sprzątam. I biorę się za wymianę lampy w samochodzie, ale już tego nie będę nagrywał, bo sam nawet nie wiem, jak się za to zabrać. Bo jeszcze w nim nie wymieniałem nigdy. Na razie, do następnego.